Moja przyjaciółka Samantha i ja byłyśmy bardzo podekscytowane wspólną wycieczką samochodową gdzieś dalej od domu. Rozmawiałyśmy o tym, odkąd ukończyłyśmy studia kilka lat temu i w końcu znalazłyśmy czas, by to spełnić. No cóż, Samantha zawsze miała czas. Głównie to ja miałam problem z pogodzeniem pracy z czymkolwiek innym. Patrząc teraz wstecz, żałuję, że nie spędziłam więcej czasu skupiając się na sam scenerii, byciu obecną w tamtej chwili. Chciałabym być lepszą przyjaciółką. Sam była bardzo podekscytowana naszą wycieczką. Na tydzień przed wyjazdem wysyłała mi SMS-y o restauracjach w okolicy i rzeczach do zrobienia. Stworzyła nawet playlistę na Spotify z naszymi ulubionymi utworami, abyśmy mogły posłuchać trwającego 7 godzin programu z mieszanką klasycznego rocka, popu i black metalu. Poza tym pozaznaczała początki szlaków, które możemy znaleźć w jej aplikacji Google Maps. Jednym słowem, była przygotowana. Poczułam się źle, że tak długo odkładałam tę podróż. Trzeba nadrobić zaległości, pozwiedzać, spróbować fajnego jedzenia. Świetnie spędzałyśmy czas na tej wyprawie, aż do ostatniej wędrówki. Obie byłyśmy w przyzwoitej formie, a ponieważ miałyśmy zapasy i dużo światła dziennego, zdecydowałyśmy, że wypróbujemy dłuższy, nieutwardzony szlak wiodący wokół jednego z wielu pięknych jezior. Była to ostatnia wędrówka naszej wycieczki. Zdecydowałyśmy się więc wybrać trudniejszy i mniej zatłoczony szlak. Na początku była to wspaniała wędrówka. Woda miała surrealistyczny odcień błękitu, a sosny i pagórki zapierały dech w piersiach. Powietrze było rzadsze niż to, do którego przywykłyśmy, ale przy tym czułyśmy się przez nie niesamowicie orzeźwione. Kiedy wspinałyśmy się na jednym z zakrętów, prawie wpadłam na plecy Sam. Szłam za nią, skupiając się na ustawianiu stóp dokładnie we właściwych miejscach na miękkiej ziemi, aby nie zsunąć się 8 metrów w dół do wody. Sam stała jak zamrożona, a jeleń przed nią blokował szlak. Kiedy podeszłam z pobrzękującym plecakiem, ciężko oddychając, jeleń stał jeszcze przez chwilę, przechylając głowę w moją stronę, po czym rzucił się z powrotem w sosnę. Sam spojrzała na mnie ze spiętą, poważną twarzą. Widziałaś to? Jeleń? Tak, to było naprawdę magiczne. Kolejna wspaniała rzecz na tej wyprawie. Zaśmiała się trochę, ponownie ruszając, abyśmy mogły obie przejść do odcinka szlaku, który miał solidniejszą powierzchnię. Nie, to znaczy, coś było nie tak z tym jeleniem. Zachowywał się dziwnie swobodnie w naszym towarzystwie i nie wiem, czy to widziałaś, czy słyszałaś. On ślinił się i wydawał te dziwne dźwięki. Potem kontynuowałyśmy podróż w ciszy, skupiając się na naszym położeniu i scenerii, zatrzymując się co jakiś czas, aby porobić zdjęcia. Któregoś z tych razów, gdy się zatrzymałyśmy, usłyszałyśmy szelest po naszej prawej stronie, dochodzący do nas z miejsca wyżej na wzgórzu. Wyciągnęłam spray na niedźwiedzie i przytrzymałam go w prawej ręce. Wydawało się, że dźwięk dochodził równolegle od nas. Mniej więcej poruszał się w tym samym tempie. Kroki tego czegoś brzmiały potężnie. W końcu szlak turystyczny wznosił się, by przeciąć wyższą część wzgórza, a ja nie mogłam powstrzymać się od westchnienia z ulgą. Tak bardzo się martwiłam, że skręcę kostkę i spadnę z góry, więc dobrze było mieć więcej miejsca, żeby nie chodzić ciągle po krawędzi. Kiedyś na studiach mocno skręciłam kostkę, ale nie było mnie stać na wizytę u lekarza. Zrosło się to trochę dziwnie i od tego czasu moja lewa kostka jest niepewna. Łatwo przechodzi mi krzywe ustawianie stopy. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. W każdym razie, po jakimś czasie musiałam na chwilę usiąść. Idąc w górę przez godzinę, na wzniesienie pnące się na wysokość 2000 metrów, walczyłam mocno ze sobą.
Może moja kondycja była trochę gorsza, niż byłam w stanie sama przed sobą to przyznać. Sam siedziała ze mną przez chwilę. Potem, w odległości kilkunastu metrów w lesie, zobaczyła kilka polnych kwiatów i poszła robić im szybkie zdjęcia. Gdy jej nie było, poczułam nagły dreszcz. Coś mnie obserwowało. Sam? Zawołałam nerwowo, gdy szelest stawał się głośniejszy. Mocno ścisnęłam puszkę ze sprejem na niedźwiedzie. Wyszedł z lasu i... to był tylko jeleń. A dokładniej był to jeleń, ten sam, którego spotkała Sam. Teraz, po tym jak mi to wskazała, widziałam, o czym mówiła. Jeleń nie miał żadnych problemów z podejściem do mnie. Był chudy, chodził powoli, ale jakby wypił trochę za dużo i zdecydowanie się ślinił. Podskoczyłam i machnęłam rękami, krzycząc – odejdź! Wiedziałam, że to było złe, a biedactwo było zdezorientowane i prawdopodobnie cierpiało, ale strasznie mnie to przerażało. Możliwość zarażenia się czymś od tego zwierzaka nie wchodziła w ogóle w grę. Przekrzywił głowę i zdawało się, że mnie obserwuje, patrząc na mnie od góry do dołu. Zbliżył się i wydał z siebie dźwięk przypominający sapanie. Otwierał i zamykał usta w sposób, który z jakiegoś powodu głęboko mnie niepokoił. Sam! Przybiegła do mnie z lasu, a kiedy się odwróciłam, jelenia już nie było. Czy wszystko w porządku? Co się stało? Ten przerażający jeleń powrócił. Wiem, że to brzmi głupio, ale myślę, że nas śledził. Powiedziałam jej o tym, jak się zachowywał. Myślisz, że to może być wścieklizna? Biedne maleństwo, powiedziała ze współczuciem. Możliwe, ale może to być też CWD. Tak czy inaczej, prawdopodobnie powinnyśmy powiadomić strażników parku, tak na wszelki wypadek. Zdecydowałyśmy, że będziemy trzymać się razem. Po kilku milach znowu mnie wyprzedziła. Ona miała tendencję do wyrywania się do przodu, żeby zrobić zdjęcia i na mnie potem poczekać, podczas gdy ja przechodziłam obok ciekawych miejsc goniąc ją, potem żałując, że się nie zatrzymałam i cofam się, żeby zrobić zdjęcia. Cofnęłam się kawałek i usiadłam. Dziwnie ustawiłam telefon, próbując zmieścić w kadrze scenę przede mną. Wtedy usłyszałam głos Sam, ale nie mogłam zrozumieć, co ona do mnie mówi. Hej, zaraz tam będę, powiedziałam lekko podniesionym głosem, zakładając, że mówi do mnie. Potem krzyknęła. Wstałam i starałam się iść tak szybko i ostrożnie, jak to tylko było możliwe. Jej krzyk zmienił się ze strachu w agonię i brzmiał, jakby szlochała. Nie byłam pewna, co się stało, ale wiedziałam, że była przestraszona i prawdopodobnie zraniona. Nagle zdałam sobie sprawę, że wciąż trzymam w rękach nasz jedyny pojemnik ze sprejem na niedźwiedzie. Wbrew mojemu rozsądkowi zaczęłam biec tak szybko, jak tylko mogłam i przez chwilę nawet dobrze mi szło. Niestety, wtedy moja lewa stopa wylądowała na kawałku miękkiego błota na skraju ścieżki, skręciła mi się kostka i upadłam z krzykiem. Nie pamiętam uderzenia o ziemię, ale kojarzę, że otworzyłam oczy, leżąc płasko na plecach, około 5 metrów poniżej miejsca, w którym się ostatnio znajdowałam. Dookoła mnie było już ciemno. Wędrówkę rozpoczęłyśmy co najmniej 6 do 7 godzin przed zachodem słońca. Próbowałam wstać, ale było to dla mnie zbyt trudne. Byłam zdezorientowana. Próbując się podnieść, wydawałam na to całą swoją energię i skupienie. Poczułam głęboki strach, którego nie potrafiłam wyjaśnić. Kiedy zaczęłam powoli unosić się w górę na rękach i kolanach, próbowałam sobie przypomnieć, co wydarzyło się przed moim upadkiem. Sam wydawała się być zraniona. Pamiętam, jak krzyczała. Pobiegłam wtedy za nią i upadłam. Cholera, Sam. Zawołałam ją po imieniu. Mój głos był ochrypły, ale nie otrzymałam odpowiedzi. Wyciągnęłam telefon.
Zaskoczył mnie fakt, że był tylko nieznacznie uszkodzony, ale nic to nie zmieniało, bo nie miałam zasięgu. Na szczęście, dzięki temu, że był przypięty, miałam jeszcze plecak. Przeszukałam go. Miałyśmy apteczki, ale pomyślałam, że na opatrzenie nogi jeszcze będzie czas. Nie chciałam tu zostawać dłużej niż to konieczne. Znalazłam nóż i czołówkę. Po około 20 minutach, powoli i boleśnie, wdrapałam się z powrotem na miejsce, z którego spadłam. Ręce miałam obolałe i czułam, że prawe kolano krwawi mi przez spodnie. Starałam się iść powoli, bo jeszcze mniej ufałam swoim stopom. Zaczynały pojawiać się zawroty głowy, ale panika i strach pchały mnie do przodu. Kiedy już wróciłam na szlak, musiałam na chwilę przesiąść. Usłyszałam za sobą szelest i poczułam nagłe, obezwładniające ukłucie strachu. Coś lub ktoś zraniło sam, a ja siedziałam tutaj, ranna, odwrócona plecami do lasu w ciemności. Próbowałam zawołać ją po imieniu, na wypadek gdyby to ona wydawała dźwięki, które usłyszałam, ale bez odpowiedzi. Wstałam i zaczęłam kuleć tak szybko, jak to było tylko możliwe, w kierunku, z którego ostatnio dobiegał jej krzyk. Na szczęście podłoże się wyrównało, bo czułam, że idę naprawdę niepewnie. Wiedziałam, że mogło jej się przydarzyć coś strasznego, ale starałam się o tym nie myśleć. Przez to, że moje połączenia do niej pozostawały bez odpowiedzi i coraz trudniej było sobie mi wyobrazić scenariusz, w którym wszystko z nią w porządku, poczułam ucisk w gardle i łzy spływające po policzkach. Szukałam jednak jej dalej. Wiedziałam, że nie mogę jej tak tu po prostu zostawić. Myślę, że część mnie wtedy wiedziała, że jej już nie ma. Gdyby wszystko było w porządku, szukałaby mnie, a nawet gdyby poszła po pomoc, myślę, że do tego czasu by mnie znaleźli. Jakimś cudem w końcu dotarłam do miejsca, gdzie, jak myślałam, była ostatnio. Miałam nadzieję, że jeśli odniosła jakieś obrażenia, to nic większego jej nie było. Może po prostu była wytrącona z równowagi i zdezorientowana tak jak ja. Nagle noga ugrzęzła w błocie i znowu upadłam. Światła błysnęły za moimi powiekami, poczułam, że ogarniają mnie mdłości. Światło mojej latarki znacznie przygasło, ponieważ było teraz pokryte błotem i brudem. Usłyszałam za sobą ruch. Kiedy uderzył mnie ten zapach, zdałam sobie sprawę, że to nie było błoto, tylko ziemia zmieszana z krwią. Poczułam jego smak oraz ziarnistą konsystencję. Liście, pokryte prawdopodobnie krwią, przykleiły się do mojej twarzy, a pod ramieniem poczułam coś miękkiego i mokrego. Szelest za mną stał się rozpoznawalny. To brzmiało jak kroki. Szukałam noża, sprayu na niedźwiedzie, ale zamiast tego poczułam coś twardego i lepkiego. Byłam pewna, że właśnie dowiedziałam się, co przydarzyło się sam, więc domyślałam się, co zaraz wydarzy się ze mną. Nie miałam ochoty wstawać, gdy kroki się zbliżały. Wiedziałam, że nie mogę go wyprzedzić. Zamknęłam oczy, próbując skupić się na czymś, czymkolwiek innym, nie wiedząc, czy chcę zobaczyć, co mnie czeka. Kroki ucichły i usłyszałam nad sobą ciężki oddech. Czekałam, a gdy nie było już żadnych kroków, otworzyłam oczy. To była Sam. Stała nade mną, oddychając ciężko przez usta. Była cała we krwi. Jej koszula i spodnie były podarte, ale żyła. Wydałam z siebie łknięcie, z ulgą patrząc na przyjaciółkę, po czym nie mogłam już powstrzymać łez. O mój Boże! Szepnęłam, powoli przechodząc do siedzenia, a potem do stania. Myślałam, że cię straciłam. Przyciągnęłam ją blisko siebie i przytuliłam. Stała bez ruchu, z rękami wzdłuż ciała. Przykleiła się do mnie tam, gdzie jej koszula była jeszcze trochę mokra. Zaschnięta krew pokrywała szyję,
pokaźnych rozmiarów kawał jej koszuli i środkową część ciała. Jej ręce i, co niepokojące, usta również były umazane krwią. Wciąż słyszałam jej ciężki oddech tuż przy uchu. Co się stało? Zapytałam, puszczając ją. Patrzyła na mnie, ale nie odpowiedziała. Pomyślałam, że przeżyła jakąś traumę. Szczerze mówiąc, nie byłam pewna, jakim cudem w ogóle wstała i utrzymywała równowagę po tym, co się wydarzyło. Była trochę chybotliwa, ale poza tym wydawało się, że może chodzić. Gdy szłyśmy w stronę samochodu, szła za mną, co mnie denerwowało, bo nie chciałam spuszczać jej z oczu. Zatrzymywała się i patrzyła przez ramię, a ja próbowałam ją nakłonić do pójścia naprzód. W końcu, po tym, co wydawało się być wiecznością, udało nam się wrócić. Kostka mnie bolała, ale starałam się poruszać tak szybko, jak to możliwe. Chociaż w lesie panowała niesamowita cisza i spokój, chciałam się stamtąd wydostać tak szybko, jak to możliwe. To nie była naturalna cisza. Kiedy dotarłyśmy do jej samochodu, zastanawiałam się, czy powinnyśmy same pojechać do szpitala, czy zadzwonić po karetkę. Czułam strach, z którego nie mogłam się otrząsnąć. Wyobrażałam sobie, jak docieramy aż do samochodu, a potem coś wybija szyby i nas atakuje. Zdecydowałam, że musimy już wyjeżdżać. Masz swoje klucze? Myślisz, że jesteś w stanie prowadzić? Zapytałam. Miała starego pick-upa marki Jeep i była bardzo wrażliwa na to, kiedy inni ludzie prowadzili jej dziecko. Poza tym nie byłam pewna, czy dam radę zawieźć nas z taką bolesną kostką. Nic nie powiedziała, tylko przekrzywiła głowę w moim kierunku. Wiem, wyglądamy jakbyśmy zostały poturbowane przez niedźwiedzia. Ugryzłam się w język i skrzywiłam, nagle czując się podle. Przecież to było oczywiste, że sam została przez coś lub przez kogoś zaatakowana. Jednak ona nic nie odpowiedziała, nie okazała żadnych emocji ani reakcji. Ostrożnie kontynuowałam. Mam złe przeczucia. Myślę, że musimy jechać już teraz. Wolę wezwać pomoc, gdy wrócimy na główną drogę, albo po prostu jechać prosto do szpitala, okej? Pozostała bez ruchu, wpatrując się w las, a ja zastanawiałam się, czy nie zgubiła klucze. Na szczęście miałam zapasowe przy sobie. Otworzyłam drzwi, a ona nadal stała na zewnątrz. Zdałam sobie sprawę, że będę musiała nieco mocniej pouszkadzać kostkę, ponieważ sam była zdecydowanie zbyt wyczerpana, aby prowadzić. Wślizgnęłam się do środka, a ona pozostała na zewnątrz, nieruchoma. Sam, wejdź. Proszę, coś tu wciąż jest. No chodź. Ona jedynie oblizała wargi, ponownie na mnie patrząc. W ciemności jej niebieskie oczy wydawały się być prawie czarne. Pokuśtykałam z powrotem z siedzenia na zewnątrz i otworzyłam jej drzwi, po czym wcisnęłam ją do środka. Musiałam też ją zapiąć, bo nie wykonywała żadnego ruchu. Kiedy jechałyśmy, reflektory przejeżdżających samochodów oświetlały wnętrza, kątem oka obserwowałam ją. Wdychała i wypuszczała powietrze przez usta, patrząc na mnie. Teraz w lepszym świetle zauważyłam, że się śnini. Hej, jak się trzymasz? Żadnej odpowiedzi. Jedynie otwierała i zamykała usta, a przy wdechu i wydechu wydobywała z siebie mokry dźwięk. Jej oddech cuchnął, a jej zęby były zabarwione na różowo. Nie mam zbyt dużej wiedzy medycznej, ale martwiłam się, że może mieć przebite płuco z powodu dziwnych dźwięków, które wydawała. Może to była wścieklizna? Trzymaj się, jesteśmy około 20 minut od szpitala. Pomimo kontuzji kostki jechałam tak szybko, jak tylko mogłam. Udało nam się tam dotrzeć szybciej, bo w 10 minut. Kiedy się zatrzymałyśmy, pomogłam jej wysiąść z samochodu i poszłam za nią. Zauważyłam coś dziwnego.
Jej koszula była wywrócona na lewą stronę. Dziś rano miała ją założoną dobrze. Prawdopodobnie ze względu na nasz wygląd natychmiast znaleźli dla nas pokoje na ostrym dyżurze. Miałam poważne skręcenie i wstrząśnienie mózgu, a także potrzebowałam kilku szwów. Nie interesowało mnie to. Jedynym, o czym myślałam, to to, że w końcu nie jesteśmy w lesie. Zapytałam o pielęgniarkę, która poszła sprawdzić, jak się czuję sam. Wspomniałam jej, że nie jestem pewna, czy została zaatakowana przez zwierzę czy osobę. Podkreśliła to, co zauważyłam w jej koszulce i że mogłyśmy spotkać chore zwierzę, na wypadek, gdyby miało to w czymkolwiek pomóc. Kiedy wróciła, była wyraźnie zaniepokojona. Co dziwne, nie wyglądała podobno na ranną, ale chcieli ocenić, czy nie doszło do urazu wewnętrznego. W pierwszej chwili, gdy tylko zostawili ją samą, po prostu wyszła, sądząc po krwawych śladach prowadzących poza szpital. Minęły tygodnie i od tego czasu nie widziałam już sam. Jej mama też nie. Współpracowała z policją. Przypuszczają, że sam ma ranę głowy. Jest po prostu zdezorientowana i w końcu pojawi się w mieście. Kilka dni temu usłyszałam w wiadomościach, że na szlaku, którym szłyśmy, znaleziono szkielet kobiety. Stwierdzili, że prawdopodobnie padła ofiarą ataku zwierzęcia i ze względu na stan ciała poprosili o tropy, aby móc zidentyfikować ofiarę na podstawie dokumentacji dentystycznej. Może to zabrzmi szalenie, ale myślę, że znaleźli prawdziwą sam. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale nie sądzę, żeby ona opuściła ten przeklęty las tamtej nocy. To moja wina i nie wiem, z kim tak naprawdę pojechałam do miasta. Jeśli mieszkasz w południowym Colorado, uważaj na siebie. Przepraszam, Sam. Autor opowiadania: Jamie Polisi. Tłumaczenie i opracowanie: Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Kasia oraz Seirio Gameplay. Do usłyszenia.